Moi kochani, witam się z wami z lustra mojej szafy. Jak widzicie, szafa stoi elegancko, nic się nie rozwaliło od ostatniego filmiku. I co? Jesteśmy teraz po śniadanku. Tu już czeka na mnie suszarka, bo będę zaraz wyciągać pranie. I będziemy się zbierać zaraz do domu. Ja dla was tutaj już, jak widzicie, zgrywam sobie film, bo właśnie nagrywam dla was filmik, który pokaże się prawdopodobnie albo dzisiaj wieczorem, albo jutro rano, jeszcze w zależności od tego, kiedy uda mi się zmontować filmik, bo mówię, zaraz będziemy jechać do domu. Tutaj Tomek jeszcze sobie na swoim stanowisku gra w gierkę. Tak, chcesz się przywitać? No, siema, tak. Możesz powiedzieć, że ci przygotowałam dzisiaj pyszne siadanko na przykład. Tak, to już właśnie powiedziałaś. No. No, także tutaj sobie Tomek gra, jeszcze czekam, aż się pranie wypierze i będziemy się zbierać. Tutaj przygotowałam torbę do domu z kilkoma rzeczami, które chcę zabrać, w tym wytłaczanka, bo na pewno wezmę z domu jajka, bo jak wiecie, ja zawsze biorę jajka z domu swojskie, wiem co jem i bardzo lubimy z Tomkiem jeść omlety, więc wezmę na pewno jajka. Tak, poza tym w ogóle może wam powiem, że jest sobota, więc mamy weekend, możemy sobie odpocząć. Ja sobie pomalowałam rzęsy tylko, jak widzicie, i powiem wam, że trochę tak patrzę teraz, że te włosy trochę mi się takie zrobiły dziwne, różnokolorowe. Nie wiem, czy sobie nie pomaluję na jakiś taki delikatny blondzik, żeby wyrównać ten kolor, bo jak widzicie, odrosty mi się zrobiły, ale to może później. Na razie jakoś nie mam takiego, że tak powiem, parcia. Ja już tutaj też przygotowuję sobie plecaczek. Jedziemy dzisiaj, ale też wracamy dzisiaj, więc wyjdzie dosłownie na kilka godzin w domu posiedzieć, bo wieczorem jesteśmy umówieni z Patrycją i z Damianem i jedziemy ich odwiedzić w ich nowym mieszkanku, kawalerce. Raczej nie będę nic nagrywać, chyba że jakieś urywki mi się uda nagrać, ale to jeszcze zobaczymy. I może wam pokażę, co dla nich kupiliśmy. Mówię kupiłam, bo ja wybierałam, więc tak, baby? Tak, ja więc jestem pasywnym tutaj tym. Tak. Nie beneficjentem, tylko beneficjentem. Jakimś kontrybutorem, tak? Tak, więc zaraz wam pokażę, co im wybraliśmy. Oni po prostu teraz sobie kupili kawalereczkę taką w super lokalizacji, bo zaraz przy Ogrodzie Saskim, więc powiem wam, że jeżeli ktoś jest z Lublina, to na pewno wie i orientuje się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra lokalizacja, bo to jest praktycznie w samym centrum, więc fajnie, fajnie. Umówiliśmy się na około 19, ale myślę, że jeszcze wieczorem będziemy się spisywać. Ja podejrzewam, że my z Parczewa wrócimy około, nie wiem, której, 16 może. Bo chcemy odwiedzić moich rodziców. Znaczy Tomek miał ogólnie podrzucić, jak będzie jechał do klienta u mojej mamy, a później jak będzie wracał, to jeszcze wstąpimy na chwilkę na herbatkę do Tomka taty, bo mamy Tomka teraz aktualnie nie ma w domu i tyle. Dobra, to wam może pokażę, co kupiliśmy na dzisiejsze odwiedzinki. Dobra. U znajomych. Ojku, coś mnie w gardle. Oczywiście tutaj mamy ciasteczka, które weźmiemy ze sobą, żeby mieć do kawki, herbatki, bo jedziemy po prostu na kawę, herbatę, kilka godzin posiedzimy razem wspólnie, pogramy pewnie w jakieś planszówki, bo taki mamy zamiar. I tak, tutaj wybraliśmy dla nich dwa takie kubeczki. Zaraz wam pokażę, bo nie chcę, o Jezu, nie chcę stłuc, a znając moje szczęście, to po prostu tak, pierwszy kubeczek to jest handsome i to jest kubeczek, z którego prawdopodobnie będzie pił Damian. I drugi kubeczek to jest beautiful, fajne, mi się spodobały, bo no, kupione ogólnie w Pepco, bo nie wiem, jakoś tak harmonijnie mi to wyglądało i fajnie do jakiejś niedzielnej kawki, herbatki, jak wspólnie będą mogli się napić, to myślę, że super. I tutaj jeszcze jest zapakowany taki, nie wiem jak to nazwać, lampion na świeczkę, też kupiony w Pepco i to jest taki lampion, gdzie tutaj możemy wsadzić sobie świeczkę do palenia i to jest w szkle, więc wiecie, nie obcieknie nam nic ten wosk i nic się z tym nie stanie. Też wydaje mi się to bardzo fajne, można postawić na przykład na parapecie i fajna taka ozdoba. No i też wiem, że Patty lubi palić świeczki, więc tu będzie mogła sobie nawet czy twilighta wsadzić, czy cokolwiek, czy jakąś malutką świeczkę, jak macie na przykład wianki candle, takie wiecie, małe świeczki, więc super to będzie wyglądało. Także taki malutki prezencik niesiemy ze sobą. To nie jest parapetówka, po prostu mamy się spotkać w czwórkę i
posiedzieć sobie wspólnie, bo jeszcze to mieszkanie nawet nie jest do końca urządzone, ale z racji, że dostaliśmy propozycję odwiedzin, to po prostu pójdziemy i odwiedzimy, nie ma co siedzieć w sobotę w domu. I tak, także to sobie zapakuję z powrotem. Mam nadzieję, że im się spodoba taki skromny prezencik. No mi się podoba. Zastanawiałam się nawet, czy nie kupić czegoś takiego do nas do domu, ale w sumie powiem Wam szczerze, że nie ma za bardzo miejsca u nas. Poza tym, jak widzicie, tutaj za dużo miejsca nie posiadamy. To oczywiście mam zamiar sprzątnąć, nie wiem kiedy. A tutaj zrobiłam taki z szafki, w ogóle to jest hit. Słuchajcie, to jest szuflada ze starej szafy, która była tam. I powiem Wam, że to jest hit, bo zrobiłam z tego taką półeczkę. Tutaj mamy dwa kwiatki, które mamy z Biedronki, ale one już mają zdecydowanie za małe doniczki. To w ogóle są w takich, wiecie, ozdobnych tych, ale one są w takich malusik, widzicie, w doniczusiach. Muszę kupić większe doniczki, żeby je przesadzić, bo po prostu widzę, że się męczą. Ale jest to jedyny zielony kwiatek w naszym domu. Ten na balkonie po prostu umarły. Tam widzę jakaś butelka do wyrzucenia, muszę ją usunąć. Także to są jedyne zielone kwiatuszki, które u nas są w domu. A obok, jak już Wam tu pokazuję, to pokażę Wam opaskę, którą zamówiłam sobie również na AliExpress. Tutaj mi się coś troszkę podwinęła. Bardzo fajnie wygląda. Kosztowała chyba 1 euro. Czy 1 dolar, bo już nie pamiętam, jak to na Ali. Chyba 1 dolar. Chyba mam ustawione na dolary. No to po przeliczeniu, no to wyjdzie coś koło 4 zł. I no, fajna taka. Spodobała mi się. Była w różnych kolorach. Na razie sobie leży tutaj, bo dzisiaj mam po prostu taki warkoczyk. O, dzisiaj sobie zrobiłam taki warkoczyk na boku i opaska mi to trochę nijak nie będzie pasowała. No dobra, ogólnie ogarnęłam mieszkanie. Zaraz zasunę szafę. Powiem Wam, że szafa jest mega, mega hiper ekstra nam się podoba i naprawdę jest mega użyteczna. Tylko jedynie muszę kupić sobie takie pudła, zaraz Wam pokażę. Będę musiała sobie kupić pudła, chodzi mi, żeby móc pochować jakieś takie szpargały, bo jak kupię takie plastikowe, większe pudełka, to będę mogła sobie tam posegregować rzeczy, między innymi bieliznę niestety. Wiem, że to może temat nie jest jakiś super ekstra na vloga, ale no to są tematy normalne, bo każdy z nas nosi bieliznę i przydałoby mi się przynajmniej właśnie na bieliznę takie kosze, żebym mogła posegregować czy to skarpetki, czy inne rzeczy. No i tak to wygląda, więc ogólnie jeżeli chodzi o lustro, to jest w ogóle super, naprawdę. Powiem Wam, że czy nawet jak się ubrać, czy przyszykować właśnie do pracy, to przejrzeć się chwilowo w lusterku, super, bo jest ogromniaste, zresztą tak jak widzicie, co Wam będę mówić. No dobra, to ja sprzątam ten bałagan i tutaj chciałabym Wam jeszcze przed wyjazdem zmontować filmik, ale nie wiem, czy zdążę. No i pranie rozwiesić. Dobra, moi kochani, my się już zbieramy do domu. Powiem Wam, że nie zdążyłam wyciągnąć niestety prania, ale wyłączyłam pralkę, bo się skończyło prać, wiesz? I wyłączyłam pralkę, ale nie wyciągnęłam, jak wrócimy, to po prostu wyciągnę to pranie. I chciałabym Wam podziękować jeszcze za takie miłe przyjęcie Tomka na tym odcinku, gdzie jadł hamburgery, bo nie wiem, czy czytałeś komentarze. Szczerze mówiąc, to nie, ale jadłem hamburgery, więc tam byłem generalnie. Powiem Ci, dużo osób, było dużo komentarzy. Jakoś wyświetleń nie było jakoś super ekstra dużo, ale bardzo dużo komentarzy i bardzo dużo osób pisało, że bardzo fajny challenge wymyśliłeś i bardzo fajny pomysł na filmik, że coś innego. To po prostu byłem głodny, więc... No, także no, serdecznie Wam dziękujemy za takie miłe słowa. Myślę, że Tomkowi też to na pewno doda otuchy, jak będzie miał chwilę, to poczyta te komentarze, bo człowiek zapracowany. Tak, nawet teraz idzie do klienta, słuchajcie, mamy sobotę, no, więc... No, jest sobota, a my zarabiamy pieniążki. Tak, więc no i się zbieramy, już jest, no niedługo będzie południe, więc pojedziemy, mówię, na 2-3 godzinki, potem szybko jeszcze odwiedzimy Tomka tatę i będziemy wracać z powrotem tutaj do Lublina, bo tak jak wcześniej wspominałam, umówiliśmy się wieczorem ze znajomymi, ale też będziemy musieli koniecznie zahaczyć, wydaje mi się, Biedronkę dzisiaj, bo nie mamy już chlebka i żeby jutro na śniadanie było, to musimy skoczyć. A, i jeszcze powiem Wam z takich ciekawostek, jeżeli w sumie chociaż ten filmik nie pojawi się dzisiaj, bo chciałam tylko powiedzieć, że jutro jest niedziela handlowa, ale to pewnie vlog się pojawi jutro albo pojutrze, więc będzie popij wodą. Tak, za późno będzie. Bo zanim zmontuję, wiecie jak to jest, trzeba też troszkę posiedzieć nad montażem.
No i co? A, i w ogóle też to rozdanie maseczkowe na Instagramie trwa, więc kilka osób z Was wzięło udział i jutro będziemy robili losowanko. Zobaczymy, kto będzie mógł mieć chwilę relaksu z maseczką. Myślę, że takie rozdania szybkie, a małe, skromne są też fajne, bo dużo osób może wtedy skorzystać i są często. Więc tak, więc do zobaczenia w domu. Jedziemy do Igorka, Maciusia. Odwiedzimy ich. Ostatnio Igorek troszkę chorował, więc no, więc idziemy ich odwiedzić. Dobra, myślisz się, że cię córcia odwiedziła? Bardzo. Ale zimna jesteś. Przed chwilą przyjechałam, zaraz sobie zrobimy herbatkę i wypijemy i sobie pogadamy, nie? Okej. Okay. Hello! Dzień dobry! A gdzie brata zgubiłeś? Gdzie braciszka zgubiłeś? Co Maciek? Ale ty jesteś loczkman. Wiesz, loczkman jesteś. O, a teraz sobie pijemy kawę z mamą i z Anią. Ja zrobiłam sobie poranną z mlekiem, a dziewczyny to jest jakaś tam karmelowa, tak? Karmelowa z mlekiem. A tutaj sobie jeszcze będę jadła serniczek brzoskwiniowy. Ogólnie dla mnie serniki są najlepszym ciastem, wiesz? No, także do herbatki. A mama sobie jabłko je. I już Tomek przyjechał od klienta i czeka na niego taki soczysty obiadek, jak widzicie. Kurczaczek z ogóreczkiem kiszonym i z ryżem. I teraz Tomek sobie jeszcze kawę pije. Tak, przed chwilą przyszedłeś. Tak, i przeglądam Facebooka. I Facebooka przeglądasz, no, także zjemy chwilkę, posiedzimy i będziemy pewnie jechać do Tomka taty. Bo tak jak Wam wcześniej mówiłam, mamy w planach jeszcze właśnie odwiedzić Tomka tatę, żeby tam na herbatkę czy tam kawkę wpaść, no, posiedzieć po prostu kilka minutek, odwiedzić go przy okazji i będziemy wracać na Lublin, bo mamy plany na wieczór, tutaj mama idzie też z herbatką. No nie będę Cię kamerować. A, kompot. No, Tomek mówi, będzie obiad zaraz jadł, my już jesteśmy, no, może nie tyle po obiedzie, co jadłyśmy inne rzeczy, więc na razie jesteśmy obiedzone. Ja sobie tutaj wlałam jeszcze wodę. No i sobie będziemy chwilę siedzieli i mykamy. Dobra, my już wyjechaliśmy z mojego domu rodzinnego, jedziemy do Tomka domu i powiem Wam, że zepsuła się tak pogoda, że masakra, zaraz Wam pokażę. Letnie opony. Wow, ale w ogóle sorry, że tak to lepiej, ale niestety jadąc do mojego domu rodzinnego jest taka droga mega dziurawa, więc może trochę telepać, ale jak widzicie pada deszcz, taka mrzawa jakby jest, jest naprawdę zimno, jest na minusie, bo są zamarznięte kałuże. Ale przynajmniej wycieraczki działają. Tak, działa jeszcze. No, więc idziemy zobaczyć, co tam słychać u Tomka taty, boże jak to lepiej. Co tam słychać? I tak ma stabilizację, całą wdeczną w tym telefonie. No. Ale to, ale są straszne doły tutaj w ogóle, co o ten kawałek jest ojku, ale to wygląda. Z masakrem. Dobra, moi kochani, dojechaliśmy już, mam dosyć wieczór, jak widzicie, już jest ciemno, byliśmy w Biedronce jeszcze na zakupach i będziemy teraz mykać do domu, tutaj na furze mamy nasze rzeczy, więc zabieramy i idziemy do mieszkania już. Ciemnica jest za oknem, jest jakoś późno, jest koło 17. I co, Tomek oczywiście jako tragarz. Dobra, pa! Hej, witam Was bardzo serdecznie. Mamy godzinę 20. W tle możecie słyszeć pranie, bo włączyłam drugie pranie, ciemne tym razem. Nie wiem w sumie, jak ja je zmieszczę na suszarce, bo już jest pełna. Wyciągnęłam jedno pranie, jak wróciliśmy i teraz włączyłam drugie. Kochani, mieliśmy jechać wieczorem, czyli teraz w sumie na 20 do koleżanki, ale Patty mi napisała, że niestety
nie wyrobili się, jeżeli chodzi o meble w sklepie, tam chyba w Leroy oni kupowali. I jeszcze tam ogarniają sobie rzeczy na mieście i po prostu zapytała mnie, czy możemy po prostu zwyczajnie odwołać spotkanie. Niezbyt byłam zadowolona, bo ja po prostu nie lubię tak, jak ktoś mi, wiecie, z minuty na minutę zmienia plany, a po prostu miałam już w głowie, że jednak idziemy do nich. No ale dobra, rozumiem, że mogą być różne sytuacje i też się powinna postawić w takich sytuacjach, także powiedziałam, że no nie ma problemu. I umówiliśmy się na jutro rano na śniadanie do Enzo na 11, więc po prostu z Tomkiem pójdziemy jutro sobie na śniadanko z Patrycją i z Damianem, a dzisiaj zostajemy w domu. Ja postanowiłam sobie ogarnąć rzeczy, jak widzicie właśnie włączyłam drugie pranie, którego dzisiaj nie zamierzałam włączać, bo myślałam, że zrobię je już jutro. Dlatego, że poprzednie pranie było niewyciągnięte i powiem Wam, że niewyciągnięte pranie jednak tak trochę nie bardzo. Nie lubię ogólnie, jak pranie długo siedzi w pralce, wiecie, o co chodzi. No ale sobie ogarnęłam, więc zrobię sobie dzisiaj pranie, będę miała spokój na kilka dni. I co? No i tak, no i będę sobie ogarniała. Teraz sobie coś zjem. Kupiłam sobie kilka rzeczy w Biedronce. Byliśmy dosłownie przelotem na 10 minut, jak wracaliśmy z domu rodzinnego, kupiliśmy tam chleb, jakieś tam rzeczy na kanapki, makaron i już nie robiłam z tego holu, bo nie było za bardzo z czego. No także tak, no niestety zmieniły nam się plany i czasami tak po prostu bywa. Ja Wam pokażę tą piankę z Soraya Plantę, o której Wam wspominałam podczas, tam pokazywałam Wam hol zakupowy z Rossmana i tam właśnie miałam produkty z Soraya Plantę. Akurat tego nie było, to już zostało dosłownie, o widzicie, na dnie ile. Już sama końcóweczka. Potem przejdę do testowania żelu, ale tamten żel już nie jest z pompką, też jest z tej serii Soraya Plantę. Ja z tej pianki byłam mega, mega zadowolona. Jest to roślinna pianka myjąca do twarzy, woda neroli, alga walkame i tu mamy 99% składników pochodzenia naturalnego. Powiem Wam, że bardzo fajnie się pieni, bardzo ładny, ma taki charakterystyczny, delikatny zapach. I fajnie myje i oczyszcza twarz i jak najbardziej mogę ogólnie tę serię Wam polecić. Miałam też tonik z tej serii, teraz dokupiłam sobie krem pod oczy z tej serii, już używałam go dwa razy, również bardzo fajny, delikatny kremik, nie wiem jak na dłuższą metę będzie się sprawdzał, no bo muszę troszkę potestować, ale ta pianka to już jest moja druga pianka, więc o tej piance mogę Wam powiedzieć same pozytywy i ona w promocji jest za około 12 zł, normalna, standardowa cena to jest coś około 18 chyba, ale ja zawsze jakoś trafiam na promocję. Wiem, że też była kiedyś promocja 2 plus 2 albo 1 plus 1 właśnie z tej serii Soraya Plantę. Powiem Wam tylko tyle, że super ma składy i mi się fajnie sprawdzało. A po pro naturalnych rzeczy, które jeszcze stosuję, tutaj jest już przynajmniej połowa wykorzystana maseczka peeling do twarzy z wianka. Ona również ma super skład. Nie wiem, czy tu nawet, no mogę Wam pokazać, ale to nie wiem, czy coś się połapiecie, bo powiem Wam, że mi takie nazwy, takie jak macie tutaj składniki, niewiele mówią i zawsze szukam to po prostu na stronach z jakimiś recenzjami produktów pod względem właśnie dokładnej weryfikacji składników danego rzeczy. I to jest ogólnie rewitalizująca maseczka z mielonymi pestkami malin i owocami truskawek. Ogólnie rzeczywiście, nie wiem czy Wam pokażę teraz, ale może pokażę. No łap, ostrość. O. Widać, o widzicie, drobinki takie delikatne. Ogólnie bardzo fajnie mi się sprawdza, ale zawsze wiecie co, mam problem ze zmyciem tego z twarzy. Bo to jest takie tłustawe i naprawdę dużo czasu potrzeba, żeby spłukać to dokładnie z twarzy, żeby nie czuć już tych takich drobinek właśnie, jeżeli chodzi o pestki malin. I naprawdę trzeba pod taką cieplutką wodą dokładnie wyszorować, znaczy wyszorować, no umyć twarz, żeby nie zostały nam resztki. No i moi kochani, po takich pogaduchach wieczornych w łazience chciałabym się z Wami już pożegnać dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się dzisiaj podobał. Na spokojnie dzisiaj spędzony, odwiedziliśmy rodziców, byliśmy u moich rodziców, byliśmy u Tomka, taty. W domu niestety nie zostaliśmy Igorka, był tylko Maciuś, ale to mogliście zobaczyć w przebitkach, że Igorka nie było. Może tylko wspomnę, że Igor i Maciek to są rodzeni bracia, tak, rodzeni bracia. I to są synowie mojego brata rodzonego, także po prostu jak
Odwiedzamy to, to oni zawsze są, ale teraz akurat Igorka nie było, a my byliśmy na 2-3 godzinki. Znaczy ja byłam, bo Tomek pojechał do klienta, potem mnie zgarnął, pojechaliśmy do jego taty i tak wiecie, dobry z pożytecznym. Zrobiliśmy oczywiście jajka ze sobą, wzięłam z domu, bo zawsze jajka biorę. Bardzo lubię te domowe jajka. No i co, z mamą trochę posiedziałam, porozmawiałyśmy sobie. Bardzo miło spędziłam dzisiejszy dzień, myślę. Jestem zadowolona. I co? Jestem też zadowolona, że mogłam z Wami tutaj się troszkę podzielić moim dniem. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest mi cały dzień, tylko jakieś tam wyrywki. Ale przynajmniej troszkę Wam przybliżyłam, co dzisiaj robiłam. I mam nadzieję, że tak wspólnie spędzone chwile Wam się podobały. Także co? Buziaki moi kochani i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!